Siemaneczko, co się dzisiaj dzieje? Stwierdziłem, że włączę Double Upa, zagram z jakimś losowym chłopkiem i pokażę im, jak się robi Wietnam. I chłopek dostanie alpeki. Także moim chłopkiem tutaj jest Lil Paco, to mój ziomek. Jesteśmy przyjaciółmi, przyjdę do niego i się przywitam. Dobra, on już wie, że jesteśmy ziomeczki. No i dobra, no i teraz gramy. Podobno nie można sobie czempionów wysyłać. Coś tak słyszałem. Zobaczymy. Zobaczymy, co wyjdzie. Co tu grają na tych double upach, chłopki. My gramy oczywiście najmocniejszy z tyłu. Ale coś tutaj można wysyłać. Coś oszukali nas. No to kurde, permanentne HP-ki, dawaj, stakujemy HP-ki, dobre. To już jest moja kompozycja late game'owa. Coś tutaj chciałbym? Może to? Last Whisper. Dobra, mamy tutaj Blitza, mamy Brawlera. Co ten nasz dział... Co... Poczekaj, co jest? Czemu mamy 99 HP? Co, przegrał? Chłopku, co ty robisz? Poczekajcie, naprawdę? Co tu się stało? Może on, nie wiem, może on trollować chce. Ja mam nadzieję, że nie. Kurde, szkoda, przykre to by było. Ja bym mu chciał tutaj dać zwycięstwo, nagle trollować by chciał. Brawler Crest. Pasuje mi to tutaj do tego, co się dzieje. Możemy zrobić taki fajny myk. Tutaj mamy Lee Sin. No i pokaż, co ty tam masz. Ja nie wiem, on coś tak dziwny jest ten chłop. W sensie jakieś dwójki tutaj kupił. Ale on jakiegoś lustrika tutaj chce robić? Co on robi? Thrill of the Hunt? Ja nie wiem, co mu wysyłać. Może mu Lulu wysyłać, skoro on tak dziwnie się zachowuje. Jakiś dziwny chłop. No nie wiem, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Może to jest jakaś strategia. Dobra. Może tak ludzie grają tutaj po prostu. A tutaj w ogóle... A to nasz cały team! O kurde, to dobre jest. Cały team jak permanentne HP-ki dostaje. To tutaj trzeba jak najszybciej wystawiać Warwicka. No, już sobie pomagają. Ale ile dwójek? Co te chłopki? Mój jest najlepszy. Dobra, tutaj mamy Aszkę. Możemy level spuszować. Tylko czy mi się to opłaca w ogóle? No może jakiś Warwick kurde z tego by był. Mamy tutaj jakieś lasery, mamy jakieś tam komponenty. Co ten chłopek robi? Co to jest za ustawienie? Co jest z tym chłopkiem nie tak? On nawet ekonomii nie ma. Powiem wam szczerze, że trafiłem chyba jakiegoś kurde albo trolla, albo jakiegoś ziomka, który w ogóle nie wie, co to jest za gra. Ale ulepsza tych czempionów, zrobił jakieś itemy. Zrobił item niby tak, jakby chciał tempo jakieś zagrać. O co chodzi? Miałem plan, ale ten plan się po prostu cały wyburzył, jak zobaczyłem tego chłopka w akcji. No, przegrywa cały czas. Oj, Boże drogi. No dobra. Może taki Ramus Brawler byłby dobry, ale to jest level 2. Kurde, no nie wiem sam.
Albo Brawler LeBlanc. Byśmy mieli czterech Brawlerów teraz. Taki ma skład. Chłop to jakoś ekonomię już rzeźbi. Ja muszę za wszelką cenę robić stół pod wygrywanie, bo jak ten chłop będzie ciągle krwawił przez swoje dziwne rzeczy. Co w ogóle kombinuje? Co jest nie tak z tym gościem? Ja nawet mu nie będę w stanie pomóc, jak on będzie tak szybko przegrywał. Zresztą ja też chyba przegrywam tutaj. Byk, 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 karabiny! A! Oj, Paco, Paco, co ty jesteś za ziomeczkiem? Dobra, co my chcemy wziąć? Klatę? Co on kombinuje? O, tutaj Lulu robi. Dobra, no to zbiera Lulu, zbiera Poppy. On chce tutaj chyba Gnara jakiegoś zagrać. Tylko... Aha, no bo Bloodthirstera też ma, no to na pewno jest Gnar. Dobra, ja muszę znaleźć Gnara i mu wysłać w dobrej mierze, żeby on wiedział, że my jesteśmy przyjaciółmi. Może to jest właśnie droga. Może to jest droga do jego serca. Czekaj, a może jakbym zrobił tak... I zrobił tak... I zrobił tak... Tylko na kim ja mogę te itemki tu kleić? To jest problem. To jest dobre. Kurde, no nie wiem. To jest to taki nijaki, przez to, że tych itemów nie mam jak slamować. Teraz jeszcze idzie chłop. No nieźle. Ten ma solę. Dobra, on ewidentnie chce grać Gnara. On sobie po prostu powiedział, że to będzie Gnar i tyle. Okej. Okay. Jak zobaczę coś takiego, to mu wysyłam. Ale dobre. Dobra, walić to lasery na razie. Wysyłam mu Aneczkę, żeby wiedział, że jestem ziomeczkiem. Czekaj, co on z nią zrobi, zobaczmy. Wrzucił to? Wrzucił. To gadżetiny są, naprawdę, ja rozkminiłem go. Dobra, już współpracujemy teraz. On już się teraz zbrata ze mną. Czuję się, jakbym przypłynął na jakiś taki nieznany kontynent. Do takiego jakiegoś plemienia. I nie umiał się porozumieć i złożył mu po prostu jakieś dary takie, żeby on zrozumiał moje dobre intencje. I chłop sobie te dary przyjął, położył obok swojego namiotu, czy tam szałasu i już jest zadowolony. Tylko, że dalej przegrywamy. Dobra, Aszeczka ma teraz level 2, więc jest całkiem dobra. Ale admin musi być na tym stole, bo tu cały czas musi HP rosnąć. Może to out. To bym wziął. Muszę na ten stół wrzucić coś, co będzie moim Warwickiem, bo wtedy będę mógł itemy kłaść. Będziesz moim Warwickiem? To może ty będziesz. Dobra. Może ty będziesz po prostu. Kurde, jak to zrobić? Dobra, ja stracę tutaj całą ekonomię, żeby to wrzucić, żeby mieć Warwicka. Mój Warwick będzie taki. Takiego sobie wymarzyłem i jeszcze zrobię sobie Tytana na przykład. To mój wymarzony Warwick jest.
Dobra. Tu jakiś chłopek z preparation będzie chyba w Kaizer szedł, jak ma to preparation. A jak tam? Mały Paco dalej w cyc. Ale może zbudował już ekonomię dużo, zobaczmy. O ma, dobra, okej. Okay. On ma plan. To nie jest troll. To jest najlepsze w tym wszystkim, że to nie jest troll. A co gdyby tam było coś lepszego? No dobra, to jest fajne. To daje jeszcze atak speeda, to też będzie spoko. Blitz chyba out. Dla ekonomii. Tutaj by pasował... Ten Shen może, ale... Ale, dobra. Zostawmy to. Stakujecie HP-ki? Dużo już macie? Ten Blitz to powinien się stać moim głównym tankiem przez to nastakowane HP. Chociaż to event też jest niczego sobie. Tam są jakieś kurde lasery. Jest Deathblade. Ja za wolno zabijam. Tak to może byłbym w stanie pomóc mojemu przyjacielowi. W tym razie to do mnie przychodzą. No dobra. Kiedyś wygramy cokolwiek, Paco, wierzę. Dzięki! Robię River Level 3. Kurde, chłop wie, co jest grane. On ma Poppy Level 3, dobra! Elegancko! Roluję teraz sobie na piątym. Kurde, mocny chłop. Może taki Jax, kurde, zamiast tego Uruika na razie. Ale Vayne chyba trochę lepsza, bo zadaje true damage. Tylko na tyle tego damage'a zadaje, co nic. Czuję, że mamy front, ale nie mamy obrażeń. I bijemy się tak długo, że zawsze przychodzi jakiś inny chłop. Dobra. Cóż mogę powiedzieć? Warwick? Gdzie jest Warwick? Dobra, no wezmę tę Samirę, żeby coś pobić tutaj. Razem z Aszką moglibyśmy mieć tutaj jakiegoś holdera lepszego. Czy jest jakiś Warwick w tym lobby? Chyba nie. Dobra, co my mu chcemy wysłać? To najlepsze jest. Jemu się to przyda. Kurde. Dobra, chyba nie będę stakował na razie. Robię po prostu tak. Mógłbym Last Whispera tu wrzucić. Ale nie wiem, czy ja chcę. Chyba wolałbym Tytana po tym. Bo QSS-a mam wbudowanego. Tylko, że jak mam 56 HP, to ja nawet nie wiem, czy ja dotrę do Warwicka. Jak 56 HP, 15 ekonomii i 6 poziom, to ja nie wiem, jak mam tutaj przetrwać. Może Samira coś tutaj naprawi. No nie, no to dalej jest kupa. T
To dalej jest kupsko. Chłop też dalej przegrywa, pomimo trójek. Zobaczymy, co mi da. Co ty mi dasz? Dostałem coś pięknego. Tylko, że nie ma tutaj tego, co ja bym chciał. To będzie mój główny tank. No dobra, czekamy. Powiem szczerze, że ten stół wcale nie jest taki zły. To jest niesamowite, że dostajemy taki wpierdziel. Na double upie są jakieś, jest jakiś wyższy level w ogóle. Ale teraz jak mamy ten pazur, to może będzie trochę łatwiej. Dawać chłopki! Chłopeczki, dobrze. Pako, idę ci pomóc pierwszy raz w życiu. Nie martw się, Pako, wygrasz swoją pierwszą rundę teraz. Let's go! Czemu on tego nie wystawił? Ty cycochu! Czemu ty tego nie wystawiasz? Czemu? Ja mu dałem, żeby wygrywał, on tego nie używa. Dobra, użył tego wreszcie. Okej. Okay. Ja pierdzielę. Pako, ty mi dajesz zawo serca. Co z tobą jest, chłopku? Belweciara. Ja wchodzę w level. Bo ja muszę tutaj tempo grać. Tutaj tylko tempo się liczy. Chociaż w sumie lepiej tak. Mogę skopiować River i brakuje mi już tylko dwóch. Zrobię takie coś. Zrobię takie coś. To będzie dla Mordekaisera potem. Dobra, ja już teraz coś zacząłem bić. Teraz Paco jest bezpieczny. Kupiłem mu te pacenki, żeby dłużej wytrwał i teraz walczymy. Ale burdel, tu nic nie widać. Tu nie widać, kto gdzie ma jednostki. I teraz Warwiczek. O! No dobra. O kurde, nice! Dobra. Zamiast czego to? Tu? Teraz to. Z tym się wstrzymam. Tu ekonomia. Kurde, to jest dobre. Robimy to, chłopki. Tylko tam jest MF-ka. Ta MF-ka mi skasuje Warwicka zaraz. Dobra, zrobię na razie tak, bo w ostateczności zrobię po prostu Giant Slayera. Mordekaiser nie może tam podejść nawet. Dobra, odpalił się. Dobra, a teraz to lecimy z nimi. Jak już się Laser Corpsy znalazły. Dobrze, Lil Paco, a ty masz tego? Daisy Me Rolling? Czekaj, pokaż go. Boże, on wiedział to! On wziął najlepsze, co mógł wziąć i ma 5 gadżetinów. Jeszcze ma Thrill of the Hunt. Dobra, Paco, ty jesteś najlepszym ziomeczkiem jednak. Ta przygoda z tobą to jest coś pięknego.
Tylko twój gnar jest zablokowany i nie może iść. Ale i tak ci to wybaczam. Jak znajdę jakiegoś gnara, to ci dam. Zasłużyłeś na to. Ta River mogłaby być bardziej na środku, żeby leczyć tym swoim itemkiem, ale... Kto by na to patrzył? Dobra. Przygoda z Paco to są naprawdę niesamowite wspomnienia. Co tu idzie za chłopek? Jachuski chce się mierzyć z tym? O kurde, on jest silny. Jezu, on w ogóle nic nie stracił. Kto go tak nie pobił? Kto go tak nie przeorał? O, widzę Warwiczka i to z kubraczkiem. Idealny drop. Tylko, że niestety jestem czwarty. Jachuski zabrał mu. Naszemu pakusiowi zabrał. Kurde, mi też zabrali. Dobra, trzeba wziąć Hidlasa dla Mordekaisera. On musi zabijać na hita. Tutaj brawlerem powinien być Mordę, może. Czy nie? Któż to ma wiedzieć? Teraz pytanie, czy rolować po Warwicka, czy iść po 8 level i dopiero? Jakbym tutaj rolował, to mogę znaleźć Riven trójkę. A widzę, że oni trójki też trafiają. Co to jest? O! Dobra, to chyba pójdziemy po Riven trójkę. Ona jest takim, kurde, piątym brawlerem, który w ogóle miał tu nie być, ale... Ale jest. O, Paco do mnie idzie? Dzięki, Paco, ale ja już załatwiłem sprawę, ale i tak zapamiętam to, co chciałeś zrobić. Zapamiętam to, że jesteś dobry ziomek. Sześć Star Guardian. Dobra, pójdźmy po Tariven. No jest. Szukać mu tego gnara? Do 20 zejdę po jego gnara. No kurde. O, Paco, mam coś dla ciebie. Cieszysz się. On się nie ucieszy, bo on ten, on, jemu się to zamieni w pieniążki, bo on nie będzie miał miejsca. Muszę mu to szybko wysłać. Póki ma miejsce teraz. Kurde, chłopki jak się trzymają przez to wrzucanie. Będą wrzucać tych czempionów w nieskończoność. Aż Paco przyjdzie. Dobra, czekaj. Wysyłam. Dobra, zobaczmy, czy mu się nie przepaliło. Nie przepaliło mu się, dobra. Gitara. My tutaj z Paco mamy układ. Ja teraz chyba po prostu pójdę po level. Dorzucę Samirę. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było Aureliona wrzucić. Aurelion lepszy chyba, bo antyhila ma. Ogólnie jednego Warwolka skipnąłem tam. Może niesłusznie, bo może powinienem iść po trójkę. Dobra, więc tak. Więc tutaj będzie... Może tutaj będzie Last Whisper? Może zrobię tak.
Ej, kurde, co jest? Źle to zostało policzone. Chłop tu kontestuje naszego Paco, ale spoko. Spako. Mamy coraz lepszy team. Idziemy po chłopków. Dobra, Paco, wytrzymaj. Dałem ci pacjentki, żebyś wytrzymał. Ten też już posiłki wzywa. O kurde. Jesteśmy najsilniejsi, dobra, git. O kurde, wysłałbym mu to, ale mnie nie stać. No niestety. Bieda z nędzą, jakbym wiedział, bym nie puszował, kurde, tego levela. Dobra, on zrozumie. On zrozumie, że są ciężkie czasy. Rękawiczki są dobre. A jemu brakuje jednego gnażyska. To mogłem mu Golda wysłać. A co jakby nie trafił? Czemu on się tak tu zablokował? Patrzcie, w sensie on tego nie widzi? Zobaczcie to. Zaczyna się runda. Patrzcie na tego gnara teraz. On będzie tak szedł cały czas w lewo. Zobacz to. Zobacz, co tu się dzieje, patrz. Idzie, idzie, idzie. Dobra, dopiero się zagrował. Jakby chłopku, czy tego nie widzisz? Paco. Zablokowałeś sobie pół teamu. Natomiast ma tego liniaczka DC Mi Rolling, więc on musi wygrać tę grę. To kurde, przegrał. Czy będzie jeszcze jakaś runa na wysyłanie? O, on mi coś wysłał, zobaczmy. Pieniążki, czyli ten najgorszy tier. To ja ci teraz znajdę gnara. Tylko, że czym ja ci go wyślę? Ej, ej, ej. No dobra, no jest jak jest, tak trzeba już grać. Zróbmy tutaj, żeby się leczyło. Jest Paco! Trafił gnara, który i tak będzie szedł do lewej zamiast walczyć. Dobrze. A co tu jest? Pokażę mu to, może zobaczy. On nie widzi tego. Co tam w ogóle może być? Dobra, no Paco ma jakieś swoje strategie. Ja jestem za głupi, żeby to zrozumieć. Natomiast za rękę z Paco idę po pierwsze miejsce. Wjeżdżamy po chłopków. W sensie on ostatecznie naprawdę dobry team złożył, nie? Tylko ustawienie mogłoby być troszkę lepsze, ale teamek jest dobry. Pięciu gadżetinów, DC Mi Rolling, Thrill of the Hunt, ten gnar, trójeczka. To są naprawdę mocne rzeczy. A ja powinienem wziąć szóstego brawlera teraz chyba. Ewentualnie Head of Justice. Dobra, już idę po tego brawlera. No i nikt nie będzie chciał go wziąć chyba, nie? No bo przecież oni nie grają brawlerów. No cóż, Paco, nasza przyjaźń wypełniona była niezrozumieniem. Zamiast wysyłać sobie Warwicki, wysyłaliśmy sobie Rivenki. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to jest piękne. Dotarliśmy. No, trzymaj. Robimy tak. To chyba jednak tak. Yasuo? Yasuo? Yasuo. Jest! Trafił się! Co jest? To jest kopiowany Urgot. O kurde. Tego Aureliona trzeba wziąć. (Śmiech)
Mordekaiser, pyk, ale hita za 7 kafli zrobił. Właśnie po to jest Mordekaiser AP. No i brygada tutaj spako wjeżdża. Chłopki myśleli, że mogą, ale Paco okazał się tutaj smerfem. No i stół już mam całkiem niezły. Renekton level 1. Ale może być. River jest level 3. No to w prezencie dla Aszki taki miecz. Czy tak bym chciał, żeby to wyglądało? No może tak wyglądać. Mam tutaj w sumie Edge of Night. Dobrze jest. Garen dwójeczka. Trebewka też. Ale może się przebijemy jakoś szybko. W sumie ten Last Whisper był głupi, bo jak mamy Thunder z tego Mordekaisera, to mogłem już sobie odpuścić. To Giant Slayer był lepszy chyba. Ale dobra, szczegóły. Szczegóły, szczególiki, jakby z Paco już wszystkich wyjaśniałem teraz. To jest tak zwana przygoda w nieznane w TFT, czyli wchodzisz sam w kolejkę Double Up i tak naprawdę nie wiesz, co cię czeka. Możesz trafić trolla, nie macie w ogóle komunikacji, nie możecie, musicie się rozumieć bez słów. To jest jak randka. Randka z Paco. Boję się spytać, czemu go zwą Paco. Najważniejsze, że jest silnym chłopkiem. Mogę dla Riven wziąć itemek, ale... Dobra, Paco. O, czekaj, ja ci mogę wysłać to. No i gitarka. Dobrze, że zauważyłem, kurde, bo... bym przeskipował. W tym momencie Paco stał się dorosły. On już teraz umie kierować. Cyk. Dobry ten Aurelion, bo on ma tutaj backline access, anti-heal. To też jest dobry. No i proszę bardzo, przygoda w nieznane z Paco udana. Pozdrawiam. Jak chcecie więcej, to dajcie znać. Dzisiaj streamek trochę później, bo chyba ping-pong. Całuję w cic.